Spotykamy się tu dzisiaj w bardzo uroczystym dla nas momencie, w momencie, w którym zostanie podpisane porozumienie pomiędzy starostwem powiatu legionowskiego i kierownictwem powiatu rejonu brasławskiego w Białorusi. Współpraca z Brasławiem została zbudowana na współpracy z ludnością pochodzenia polskiego, która tam stanowi 20%. Przede wszystkim rozpoczęła się od akcji zbierania książek w języku polskim, które były przekazane dzieciom z Brasławia, a później to była wymiana młodzieży, zespoły nasze ludowe jeździły do Brasławia, tam odbywa się festiwal Brasławskie Żarnice, który był okazją do tego, żeby zaprezentować zarówno kulturę polską, jak i kulturę białoruską. Mamy nadzieję, że przede wszystkim zbudowana na tej relacji, czyli relacji z ludnością pochodzenia polskiego, współpraca będzie owocowała przede wszystkim tym, że te osoby, które będą chciały z tej kultury polskiej, z tej wymiany młodzieży korzystać, taką okazję będą miały właśnie w powiecie legionowskim. У нас заключены два договора с августовским повятом. И вот Najpierw началась współpraca с повятом августовским, а потом далее амбассада польская выделила деньги на то, чтобы заложить школу жегларскую. Przyjechaliśmy tutaj, żeby się zapoznać z funkcjonowaniem takiej szkoły, żeby u siebie taką szkołę uruchomić. Mamy nadzieję, że dzisiejszy akt porozumienia to będzie kolejny przyczynek do tego, żebyśmy mogli tę współpracę kulturalną, wymianę młodzieży kontynuować.